Moon Knight to niewątpliwie najdziwniejsze dzieło w historii Marvel Cinematic Universe. Po tym, jak zaskoczyło nas swoim stylem WandaVision, wydawało się, że długo nie zobaczymy czegoś tak równie specyficznego. Najnowszy serial od Marvela dostępny na platformie Disney Plus wprowadził nam do tego świata kolejnego superbohatera, a w zasadzie trzech, jeśli liczyć wszystkie osobowości. Jak jednak to przełożyło się na jakość Księżycowego Rycerza? Zapraszamy na naszą recenzję, która oczywiście będzie zawierać spoilery z całego serialu. I z miejsca też przypominamy, że jest to tylko nasza opinia, z którą wy zgadzać się wcale nie musicie, lecz naprawdę chętnie zapoznam się z waszym zdaniem w komentarzach poniżej. Tak więc, jak według nas wypadł serial Moon Knight? Oczywiście jak zawsze zapraszam was do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów, a jeśli szukacie grona do rozmów, miejsca z newsami i tak dalej, to nasz serwer Discord nada się do tego po prostu idealnie, link do niego znajdziecie w opisie. Celem serialu Moon Knight było wprowadzenie jednego superbohatera, który ma w sobie trzy różne osobowości. To już samo w sobie było czymś nowym w porównaniu do poprzednich produkcji Marvel Studios, ale na tym nie poprzestali. Aktor grający głównych bohaterów spisał się w dosłownie każdej roli doskonale, chociaż trzeci akurat nie miał zbyt dużo czasu do popisania się. W rozdwojeniu, a raczej rozstrojeniu jaźni zachowywał się jak najbardziej naturalnie w różnych postaciach, które dzięki temu jest łatwo odróżnić od siebie. Steven jest przerażonym hipochondrykiem, który robi wszystko, by być bezpieczny i robić wszystko w spokoju. Nigdy nie wie, co się dzieje, wszystkie te sprawy, zabawa z egipskimi bogami, walka o ratowanie świata itd. Zamiast tego jest niezwykle inteligentny, co oczywiście również się przydaje w całej misji. Z drugiej strony mamy Marka, który jest najemnikiem i faktycznym awatarem Khonshu. Jest pewny siebie w swoich działaniach, tym co musi i jest w stanie zrobić, gdy ważą się losy jego zadania od Boga Księżyca. Jest zdeterminowany i to widać w jego mimice twarzy, która została ukazana znakomicie w tym serialu. Obaj są kompletnie inni od siebie, a aktor grający tę rolę oddał to nie tylko odmiennym akcentem, ale także wiedząc jak ma się zachowywać, jak wyrażać swoje emocje, w jaki sposób się wypowiadać. Można wręcz zaryzykować stwierdzeniem, że jest to jedna z najlepiej odegranych, ale także niezwykle ciężkich do zagrania ról w Marvel Cinematic Universe. Trzeciej osoby nie mieliśmy okazji zobaczyć w pełnej krasie. Studio zostawia nam to raczej na drugi sezon, w którym to z pewnością Jake otrzyma więcej czasu antenowego. Tutaj widzieliśmy Jake'a jedynie podczas krótkich scen, gdy nagle ani Mark, ani Steven nie widzieli, kto zrobił istną masakrę z ludźmi. Drugi sezon może sporo stracić na fakcie, że to nadal tylko Marvel i ta brutalność nie będzie w stanie zostać nam pokazana w 100%. Jednakże tu przychodzi na naszą korzyść niedawny film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który pokazał wszystkim, że Disney jest w stanie pozwolić Marvelowi na coś więcej. Oczywiście nie jest to content rated R, na który Jake z pewnością zasługuje, jednak ten mroczny, podchodzący nawet pod horror styl z Doctora Strange'a 2 i niezwykłej brutalności Scarlet Witch nadal daje sporo nadziei. Arthur Harrow swoim debiutem w Marvel Cinematic Universe stał się tak naprawdę pierwszym samodzielnym złoczyńcą seriali od momentu, gdy na Disney Plus pojawił się serial WandaVision. Pierwszy awatar Khonshu był bardzo specyficznym charakterem. Nie była to bardzo ekspresywna persona. Harrow wyrażał swoją postać czynami. I trzeba przyznać, że oglądało się to wszystko bardzo dobrze, gdyż może i nie był to typowy, znany nam przez ostatnie 14 lat złoczyńca z MCU, jednak to właśnie też i jest zaletą całego tego serialu. Moon Knight miał być inny, protagonista był inny niż zwykle, styl serialu był inny i co właśnie najważniejsze, Arthur jako antagonista był kompletnie kimś innym. Marvel wiedział co robi właśnie kimś takim obsadzając rolę Harrowa, gdyż aktor, tak samo jak w przypadku Marka i Stevena, odwalił kawał dobrej roboty. Zagrał bardzo psychologiczną postać, która wchodziła każdemu w głowę, nie tylko osobom, które były jego wyznawcami, ale także bohaterom oraz samym egipskim bogom. Szkoda, że sądząc po scenie po napisach raczej już nie zobaczymy Harrowa w MCU. Z pewnością byłby on genialnym dodatkiem do historii Moon Knighta i odskocznią, gdy ten już na dobre połączy się z innymi bohaterami z tego świata, do czego niestety, ale z pewnością dojdzie. Małżonka Marka Spectora, a także kompanka i ostatecznie chyba kochanka Stevena Granda w tej przygodzie otrzymała wiele czasu dzięki temu, że w tym serialu nie było zbyt wiele różnych postaci do rozdania czasu antenowego. Mimo to ciężko powiedzieć o niej coś więcej niż to, że była po prostu w porządku postacią, która nie wyróżniała się zbyt spośród całej obsady. Nie można jej nic zarzucić, oj nie, była bardzo ważną postacią dla Marka i Stevena, więc nie można powiedzieć, że była bezużyteczna w serialu. Ale gdy byli oni martwi, tak
tak naprawdę też serial nic nie stracił na jej braku. Najważniejszą rolę oczywiście otrzymało na sam koniec, gdy pokazano nam lepszą wersję Wonder Woman z 2020 roku. Leila z pewnością wróci w drugim sezonie, czy też w dalszych przygodach z udziałem Marka, Stevena i Jake'a i wtedy może będzie jeszcze ważniejszą postacią dla historii, jaka będzie się tam rozgrywać. Na ten moment oceniamy ją po prostu jako bardzo dobrą część tego serialu, ale bez większego szału, który mamy nadzieję, że pokaże w przyszłości. Moon Knight obok fascynującej postaci głównego protagonisty, genialnie zagranego antagonisty i nie najgorszej postaci asystującej w głównej historii ma też swoje inne aspekty, o których chyba warto sobie powiedzieć. Efekty specjalne, szczególnie w pierwszym odcinku, wydawały się bardzo przeciętne, momentami nawet wydawało się, że serial ma po prostu niedokończone CGI. Można to było zauważyć podczas sceny z pościgu furgonetki, ale też gdy Steven uciekał przed potworem w muzeum. Następne odcinki pokazywały też, że ten serial niezbyt się lubi z wydarzeniami za dnia, gdyż Khonshu wyglądał w świetle dziennym znacznie gorzej. Nie jest to zaskoczenie, patrząc na to, że z początku nie rzucał żadnego w ogóle cienia, no i przez to, jak można się domyśleć, wyglądał bardzo nienaturalnie. Co prawda miał to być egipski bóg, jednak nadal jako część samej akcji oglądało się to naprawdę ciężko. Gdy było ciemno, było już znacznie lepiej. Problem z efektami specjalnymi nie był tak widoczny i cały serial nagle stwarzał wrażenie o wiele lepszego. Specyfika historii Moon Knighta pozwoliła twórcom serialu na dowolność pod względem prezentowania również zaskakującej akcji. Najbardziej jednak widzieliśmy to od połowy czwartego odcinka, gdy zastrzelony został Mark Spector. Cała ta sytuacja ze szpitalem psychiatrycznym była czymś kompletnie niespodziewanym. Scena z trailera pojawiała się w poprzednim odcinku serialu, ale to również nie było to, co mogliśmy przewidzieć. Odcinki związane z bezpośrednim spotkaniem Marka i Stevena to prawdopodobnie najciekawsze i najbardziej specyficzne epizody seriali Marvela przez fakt, że było to coś zupełnie innego, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. W całej produkcji akcja przeplatała się pomiędzy rzeczy typowo dla filmów i seriali superbohaterskich, a czymś bardziej psychologicznym, mającym na celu pokazanie jakiejś puenty, zaskoczenia na koniec. Zakończenie Moon Knighta może być zaliczane oczywiście do tego pierwszego. Niemożliwym była porażka Moon Knighta w walce z Harrowem przez fakt, że ten serial jest wprost w głównym świecie MCU. Można jednak było się zastanawiać w pewnym momencie, czy rzeczy dziejące się w szpitalu psychiatrycznym nie są przypadkiem prawdą? Czy to wszystko, a raczej większość, która się dzieje w serialu, to nie jest przypadkiem faktycznie stworzona przez chorego psychicznie Marka Spectora rzeczywistość? Serial zaskakuje swoją akcją, zaskakuje pewnymi momentami, szczególnie historia Marka i jego matki, czy samym zastrzeleniem Marka przez Harrowa. Zaskoczył też niestety zakończeniem, które było zrobione, wydaje się, na szybko i wyglądało znów, jakby po prostu nie mieli czasu na odpowiednie wykończenie. Sam czas ostatniego odcinka, czyli niecałe 40 minut, który był podobny do pozostałych odcinków, był po prostu rozczarowujący. Moon Knight z pewnością nie jest serialem dla każdego, nie jest to typowa opowieść z Marvel Cinematic Universe. Już wspomnieliśmy o tym w recenzji Doktora Strange'a 2, że mroczny klimat, jaki tam wprowadzono do filmów Marvela, może zostać użyty w przyszłości na korzyść właśnie takich postaci jak Moon Knight. Jest to chyba najbardziej inna postać przez swoją historię, przez swoje rozstrojenie jaźni, no i w szczególności przez wprowadzenie i brutalność Jake'a, która może być też w przyszłości największym problemem tej postaci. Serial oczywiście ma swoje problemy, jednak zdecydowanie są one przyćmione przez genialne postacie głównego bohatera, a raczej bohaterów oraz Harrowa. Nasza ocena dla serialu Moon Knight to 8,5 na 10 i przypominamy, że jest to tylko nasza opinia, z którą wy zgadzać się wcale nie musicie. Jeśli macie swoje zdanie, śmiało piszcie w komentarzach. Im więcej opinii, tym ciekawsza dyskusja. Dla fanów tego serialu z pewnością genialną wiadomością jest fakt, że z pewnością jego historia powróci albo w ramach drugiego sezonu serialu, albo w ramach pełnoprawnego filmu, możliwe, że w Midnight Suns. I tak wygląda nasza recenzja najnowszego serialu Marvela Moon Knight. Oglądaliście go? A może jeszcze czekacie na premierę Disney Plus w Polsce? Jeśli to pierwsze, to dajcie nam znać, jak wam się podobały przygody Marka, Stevena i Jake'a. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.